Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Legends Arceus. W drugim już filmie, w którym to ruszymy na wielką próbę i okaże się, czy będziemy mogli zostać w wiosce Jubilife. Dobra, więc chodźmy zobaczyć naszą kwaterę, którą tutaj otrzymaliśmy, czyli a żeby wejść, no to a wchodzimy. Mamy tu domek iście w pradawnym stylu, z paliskiem na środku, matami, tatami, wszystko w takim bardzo, powiedzmy, japońskim stylu. Mamy tutaj skrzynię, w której można też zmieścić bardzo dużo rzeczy. Kurczę, to nawet mogliby dwie nasze postacie się tutaj zmieścić, a jakby tak jedna na drugie, to i za cztery. Dobra, mamy tutaj też... co my tu mamy? Mamy tutaj wodę pitną. Mamy właśnie palenisko do ogrzewania i gotowania. Mamy również różnego rodzaju tutaj zapiski. Więc mamy checking survey tips. Możemy sprawdzać różnego rodzaju porady. To chodzi o to, że możemy też wejść właśnie do różnego rodzaju opcji, o których wcześniej wspominałem, jak i również o opcji zapisu. Dobra, no to w sumie tradycyjnie takie nawiązanie do gier, że zawsze w każdym domu rodzinnym, powiedzmy, tym początkowym, było właśnie takie miejsce, gdzie to wszystko było rozpisane. Dobra, tu jeszcze mamy coś, mamy tutaj kredens dosyć solidny. No i mamy wyrko, w którym musimy się przespać. Odpocząć do jutra nie mamy wyboru. Dobra, więc odpocznijmy. No i noc nad regionem Hisui i coś tu się nocą dzieje. Jakiś dziwny piorun szeleł. No właśnie, coś to się zadziało. Myślę, że za jakiś czas się dowiemy. Dnia następnego. Dzień dobry, Hawkins. Jak tam wstałeś? Już niezły piorun uderzył ostatniej nocy, czyż nie? Dzisiaj jest dzień próby, więc daj sobie wszystko. No dobra, więc idziemy. Co tu więcej nam pozostaje? Nie traćmy czasu. Ależ ładna nam dziś pogoda. Mam nadzieję, że dobrze spałeś. Pomimo tego, że jesteś, powiedzmy, obcy i nowy w tym miejscu. Dobra, więc udałem się do naszej kwatery, może siedziby bardziej, gdzie kapitan Selin czeka. No dobra. Więc tutaj nasza nowo poznana znajoma będzie nas trochę oprowadzać i wspierać, miejmy nadzieję. Dobra, także wbijamy się do siedziby składu Galaxy. Oczywiście nieprzypadkowa jest ta nazwa, otóż na pewno nawiązuje do teamu Galaxy, jaki był w Sinnoh, choć nie była to akurat zbyt pozytywna organizacja. Dobrze, Akari, więc biuro zwiadowców jest na pierwszym. Nie poddawaj się, miej oczy szeroko otwarte. Dzikie Pokémony są wszędzie, atakują z każdych stron. Wysyłam mojego partnera, ale przeciwko całej grupie byliśmy... mieli przewagę liczebną. I dlatego ci się wciąż nie udawało. Ekipa medyczna ciągle musi się tobą zajmować. No tak. To jakiś członek grupy zabezpieczającej z kolei. Nawet mając swojego partnera, oberwał od dzikich Pokémonów. Bez Pokémona partnera po swojej stronie możesz mieć problemy podczas tej próby. Znaczy, no może być po prostu ci ciężko, może bardziej tak. Kapitan Selin. Hawkins już jest. Może wejść. Stos papierów. No dobrze. Więc przejdźmy od razu do rzeczy. O, jabra.
Jeśli chcesz dołączyć do grupy ekspedycyjnej Galaksy, to musisz udowodnić swoje umiejętności na polach obsydianowych i złapać trzy różne gatunki Pokemonowa. Pokemonów Bidoofa, Starlego i Shinxa. Złapanie trzech Pokemonów na start? Nikt w teamie Galaxy tego nie osiągnął do tej pory. To jest... Dlatego tutaj złapanie trzech różnych Pokemonów jest niczym, w końcu zrobił to wczoraj. Więc moja próba powinna być dla niego dość prosta. O ile profesor oczywiście czegoś nie powiedział na wyrost. Team Galaxy. Jakby powiedzmy nie wspiera tych, którzy... Może nie wspiera darmozjadów, powiedzmy to wprost, tak krótko. Więc jeżeli chcesz tutaj zostać, to będziesz musiał, powiedzmy, nas wspomagać, jak tylko będzie to możliwe. Dobrze. Dam ci niezbędne przedmioty, czyli tutaj... Stasheos, czyli to takie może... Saszetka, to nie wiem, czy to jest określenie, bo saszetka to saszet po angielsku, po prostu. Natomiast może taki... Ale dobra, no powiedzmy, że taką saszetkę. Niech będzie. Nereczkę, jak to mówią. Nie pasuje ona za bardzo do twojego stylu ubrania. Akari? Mam wejść do akcji w razie, gdyby coś się działo niebezpiecznie. Dobra, więc mamy teraz. Możemy sobie aktywować plusikiem właśnie... No. Słowa znowu mi brakuje. Przewodnika, w sensie naprowadzanie do danego zadania. O tak. Teraz możemy wcisnąć Y, aby zobaczyć... przeglądając mapę na Arkfonie, żeby zobaczyć zadania, jakie nas oczekują. Są dwa typy misji. Czy dwa typy zadań, powiedzmy. Misje oraz zadania. Powiedzmy tak. Misje muszą być ukończone, żeby przejść dalej w naszej przygodzie. Są wymagane. Przepraszam, Hawkins. Czy mogę cię prosić na chwilę? No dobrze. Więc tak, mamy dzisiaj ładny poranek. Co się dzieje, profesor Laventon? Aby uzupełnić Pokédex, no cóż, czy nawet po prostu przetrwać na tej nieprzyjaznej krainie, Hawkins musi absolutnie przejść tą próbę. Więc jako profesor Pokémonów muszę dać ci wsparcie, żebyś mógł to osiągnąć. Tak więc mamy tą oto trójeczkę. Jest Rowlet, jest Cyndaquil oraz Oshawott. No dalej, wybierz, którego z tych strasznych Pokemonów. Mając partnera po swojej stronie, będziesz w stanie odstraszyć wszystkie dzikie Pokemony na zewnątrz wioski. Te maleństwa tutaj są dla mnie bardzo ważne, jednak... są wyraźnie tobą zaciekawione. Więc, kolego... Którego byś wybrał? No dobra, więc możemy sobie podejść do Cyndaquila, Rowleta lub Oshawotta. No i oczywiście tutaj wybór tych starterów jest dość nietypowy, bo mamy startera z Johto, mamy startera z Alolii lub nawet z Unowy, więc de facto żaden z tych poksów nie pochodzi z tego rejonu. Aczkolwiek każdy z nich ma swoją wyjątkową ewolucję, która jest dostępna tylko dla tego regionu. Trochę już tutaj spoileruję, aczkolwiek tu właśnie jest sporo takich form czy ewolucji, które nie pojawiają się nigdzie indziej. No i teraz tak, któregoż to wybrać? Cyndaquila miałem w serii Soul Silver, Rowleta miałem w bodaj serii Sun, natomiast Oshawotta miałem w serii Black 2 chyba. Więc trudno mi powiedzieć, którego będzie najlepiej dla mnie wybrać. Poksa ognistego, trawiastego, czy może wodnego. Natomiast myślę, że pierwszy raz przechodząc tą grę miałem Cyndaquila, więc może ten wybór jednak odrzucimy. Ciekawą opcją jest z jednej strony Rowlet, natomiast
To jest bok, którego chciałem mieć. W zasadzie no, każdego już miałem, natomiast finalne formy są inne. Myślę, że wezmę jednak Ashawata z tego względu, że on jest dosyć ciekawy. Czy chcę mieć Ashawata jako swojego pierwszego partnera? Niech będzie. Bodaj w Black 2 miałem, albo w wersji White, już nie pamiętam, ale w którejś z tych części. Dobra, więc bierzmy wodnego boksa. Dobra, mając tego... A mając tego jednego Pokemona, którego wcześniej nie złapałeś na plaży Prelude, czyli takiej wstępnej, w zasadzie idealne miejsce, idealna nazwa do tego miejsca, będziesz bezpieczniejszy, powiedzmy. Dobrze, więc Ashawat mógł wrócić do twojego Pokebola, jest teraz twój. Dobra, więc mamy... Mamy go. Mamy naszego pierwszego Poksa. Dobra, i teraz podpowiedź, chłopcze, mój kolego. Pay close attention. Uważnie korzystaj z pokeboli, które są puste i te, które mają sobie Pokemona, podczas gdy jesteś w terenie. No, to jest też dość istotny fakt. Widać, pozostała dwójka będzie dopingować swojemu przyjacielowi Ashawatowi. Albo po prostu są zazdrosne, że to on idzie z tobą na tą próbę. Też możliwe. Wybiegły wioski, podczas gdy Hawkins spadł z nieba w końcu. Więc nie martwcie się. Będę też pomagał... Będziecie mi pomagać przy moim badaniu. Dobra. Czy tam powiedzmy... No niech będzie badanie. Dobra, więc tak. Więc masz zadanie, żeby łapać określone gatunki. No dobrze. Więc trzy gatunki, które są to, które można znaleźć na właśnie obsydianowych polach. Dobra, dam ci trochę pokeboli, które przydadzą ci się podczas próby. Więc dostaliśmy pokeboli 20. Ciekawe, czy ja mam to piąte 50, które wcześniej dostałem. Pokebole są ręcznie robione. Ale dobrze działają, tak jak widziałeś wcześniej. Tak więc ukończysz, myślę, próbę bez problemu. Dobra, chyba w końcu jesteś gotowy. Tak więc powinniśmy opuścić wioskę i udać się w kierunku miejsca próby. Na lewo od, powiedzmy, wyjścia z naszej siedziby jest frontowa brama. No dobra. Więc mamy. I co? Można się tutaj ewentualnie trochę przejść. Mamy tutaj Abrę. Tutaj jest profesor Laventon, który może ma coś ciekawego do powiedzenia. Nie jednak. Ogólnie tutaj całkiem spory jest ten budynek. Jest tu dużo różnych obiektów, drzwi. Ale tylko część z nich możemy sobie, że tak powiem, eksplorować. Tak naprawdę na ten moment nie ma tutaj nic aż takiego ultra istotnego. Tu mamy widać pracownię. Tworzy się pokebole. Jesteśmy na pośrodku niczego. Tak więc musimy ciężko tutaj... Więc robimy wszystko, żeby tutaj móc przetrwać. Może to jest mało, ale wspaniale jest być częścią... Może nic wielkiego, ale wspaniale jest być częścią tego zespołu. Tak to można by przetłumaczyć. Dobra, biegniemy na górę. No i tak, tu mamy pierwsze piętro. I mamy jeszcze drugie piętro. Na drugim piętrze jest office dowódcy Kamado. Na razie tam się nie wpuścimy, dopóki nie dowiemy się czegoś więcej na twój temat. No dobra, więc na górę nie wejdziemy. No dobra, co my tu mamy? I tak, w sumie teraz jak przyciśniemy minusik, przycisk Y, to mamy również nasze misje oraz zadania. Jaka jest różnica? Misje są niezbędne do przechodzenia jakby wątku fabularnego. To są właśnie rzeczy fabularne, natomiast zadania będą nam później przekazywane przez różnych mieszkańców okolicznych czy nieokolicznych, ale o tym później. No i tutaj będziemy za zadanka zdobywać jakieś przedmioty i inne mniej lub bardziej ciekawe rzeczy. Dobra, no to teraz tak, cel mamy w tę stronę. Tu mamy główną bramę.
Jeśli chodzi też taką rzecz o szybkie bieganie, to jakby trochę możemy szybko sobie pobiec, ale później nasza postać się męczy i za daleko już nie pobiegniemy. Szkoda, że zrezygnowano z pewnej rzeczy, która była tutaj w wersji takiej testowej gry, bo był jeszcze pasek właśnie wytrzymałości postaci. To było dość istotne. O, i ktoś tu się pojawił. A któż to? O, ależ interesujące ubranie. Widać, że jesteś niecodzienną osobistością. Jestem Volo z gildii Ginko. The go to choice. Mamy różne, albo jesteśmy takimi może podróżnymi sprzedawcami tutaj w Hisui. Handel obwoźny. Słyszałem trochę o tobie. Podobno spadłeś z nieba, czyż nie? No i... To jest opowieść, która mi się podoba. A i masz Pokemona? Naprawdę, jesteś interesującym... Naprawdę interesującą osobą. Dobre opowieści są dla każdego kupca, czy tam handlarza, kluczem do sukcesu. Tak, bo trzeba wszystkim bajerzyć i opowiadać. Co ty powiesz, gdybyśmy stoczyli walkę Pokemon pomiędzy sobą? Brzmi nieźle. No i to mi się podoba. Dobra, więc słyszałem, że też masz próbę do zrobienia, więc stoczmy szybką walkę, żeby się rozgrzać. Mam nadzieję, że wiesz, że przegrasz, jeżeli HP spadną do zera. Dobra, natomiast walki tutaj, dajmy powiedzmy, trenerskie różnią się od tych, aniżeli walki z dzikimi Pokemonami, to w znacznym stopniu. Dobra, mam tutaj interesującą muzyczkę. I teraz tak, w walce, co ciekawe, możemy sobie chodzić. Natomiast tak, jak tu się posługiwać? Otóż mamy menu takie, że mamy dostęp do przedmiotów. Za bardzo ich nie mamy. A, nie mamy tych Pokeboli jednak. Mamy dostęp do Pokemonów. Jak klasycznie, gdzie możemy sprawdzić wszystko. Jak mamy dostęp do ataków. I znamy tylko Tackle, póki co. Właśnie jeżeli chodzi o ataki, czy umiejętności Pokemonów, to też to wygląda znacznie inaczej, aniżeli w grach głównego nurtu. Chociaż to też można powiedzieć, że to jest gra głównego nurtu. Może bardziej mam tu na myśli gry takie bardziej tradycyjne. Słowa mi brakowało. Dobra, walka zdecydowana, czy w sensie rozegrana. Przedmioty, ruchy. Używaj ich dobrze, a świat będzie stał przed tobą otworem. Dobra, więc mamy level w górę plus nowy ruch. Dobrze jest znowu zawalczyć, nie uważasz? Też zdobywasz cenne doświadczenie, uczysz się nowych rzeczy czy ruchów. Właśnie, czasami Pokémon uczą się nowych ruchów, gdy zdobywają poziom. Jeśli chcę wybrać, jakie mają Pokémony ruchy, to mogę wybrać opcję właśnie zmiany. Ale tylko kilka osób, niewiele osób ma swoje Pokémony. Trzeba wiedzieć, jak używać Pokeboli. W każdym razie, pozwól, że wyleczę twojego boksa po tych ćwiczeniach. Dobra, przyjacielu z nieba. Dam ci też parę potionów w ramach podziękowań, więc mamy 5 potionów, które leczą 60 HP jednego Pokemona. I jest to właśnie lek, który można wykorzystać, jak i sumie samemu później nawet zrobić. Może się używać na swoim Pokemonie, kiedy będą zmęczone, kiedy będzie zmęczony. Mam nadzieję, że będziesz mógł, że przejdziesz, ukończysz z sukcesem swą próbę. Co więcej członków Galax będzie, tym więcej będziemy mieli klientów. Więc business is the business, nic nie ma za darmo. Dobra, to było coś. Nie dość, że złapałeś Pokemona, to jeszcze możesz nim dowodzić w walce. Dobra, a teraz na obsydianowe pole. Kiedy opuszczasz wioskę Dżibla, upewnij się, że dobrze wybierzesz miejsce, do którego wybierasz się na mapie. Tutaj strażnik Kres powie ci, gdzie powinieneś iść. Powiedzmy, że on też w razie, gdyby padły ci Pokemony, cię przyprowadzi tutaj.
bo ci pomoże wrócić. Dobra, więc czas rozpocząć próbę i wyjść za bramę. Okej, okay, ale nim to, to jeszcze teraz tak. Dobra, na ZL możemy sobie jeszcze tak po prostu przejść na kamerę widoku pierwszej osoby. Co też jest w sumie całkiem ciekawe. Robimy sobie z gry FPS-a. Dalej, przyciskami do góry, jak sobie teraz wejdziemy, to mamy dostęp do torby i Pokémonów. To mamy wszystko na jednym ekranie. Tu możemy podejrzeć, jakie mamy przedmioty. Tu mamy też przedmioty kluczowe, a tu mamy z kolei przedmioty zwykłe. Niestety mamy też ograniczoną naszą tą saszetkę. No w końcu to jest tylko saszetka, więc niewiele nam tutaj wchodzi. Mamy właśnie Pokébole i Potiony. Tu mamy też opcję przedmiotów, że są na przykład, jak jest ręka, to znaczy, że to jest przedmiot rzucany. Jeżeli tej ręki nie ma, to znaczy, że nie. Możemy też tutaj oznaczyć jako ulubiony, to wtedy mamy przedmioty oznaczone gwiazdką i po prostu tutaj możemy też posortować przedmioty ewentualnie w saszetce, żeby mieć leczydełka na przedzie, dalej pokebole. W zasadzie przedmioty rzucane nie muszą być gdzieś na przedzie, więc ma to sens. A ulubione to po prostu dajmy gwiazdkę, żeby były bardziej widoczne. Możemy też sobie przesuwać dowolnie jak chcemy tutaj przyciskiem Y. No i mamy też dostęp po prawej na Pokémony nasze. Możemy je też tutaj podejrzeć statystyki, sprawdzić ruchy, zmienić imię. Jak podejrzymy sobie statystyki, no to mamy w nie wgląd. Mamy tutaj punkty doświadczenia, wagę, rozmiary, typ i jakieś różnego rodzaju oznaczenia, które też możemy sobie dodać, jak to bywało w klasycznych grach. Dalej mamy ruchy. Możemy sobie sprawdzić przyciskiem Y, możemy też zmienić ich układ. Mamy ataki takie jak Tackle i Aqua Jet. Mamy również tutaj statystyki Pokémona, jak i również krótki opis, gdzie go spotkaliśmy, w jakich okolicznościach i oraz jaką ma naturę, co rzutuje na statystyki, które mamy jasno pokazane, które są obniżone, a które są podniesione. Niestety mamy w dół speed, co średnio nam, czym mi się podoba, no ale niech już tak będzie. No i również mamy Spec Defense. No natury to po prostu jest charakter Pokémona i tutaj mamy różne wpływy na statystyki dzięki temu właśnie charakterowi. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę tutaj w stosunku do takich gier powiedzmy standardowych bardziej, to nie ma czegoś takiego tutaj jak umiejętność Pokémona. To szkoda trochę, bo w zasadzie byłoby to ciekawym urozmaiceniem rozgrywki, jakby nie widzę tutaj przeszkód, żeby tej umiejętności nie było. Mogłoby to nawet bardziej urozmaicić rozgrywkę, na przykład umiejętności typu Illuminate czy Strange, które by przyciągały lub postraszały dzikie poksy, lub Intimidate, którym można było też straszyć na przykład dzikie stworki. Mogłoby być to ciekawe, ale no zabrakło tego elementu. No i w różnicach też poksy poznają inne ruchy, jest inna też mechanika, jeśli chodzi o statystyki. Ta dwójeczka, którą mamy na przykład przy szybkości, to tak można by określić jakby punkty EV, które niegdyś były, natomiast tutaj nie zdobywa się ich przez walki, a zdobywa się je poprzez dawanie Pokémonom odpowiednich przedmiotów, o czym się przekonamy, myślę, już niedługo. No i zasadniczo to tyle. No, ruchy są jeszcze inne, sposób zmiany ruchów, ale na razie tutaj nie mamy do tego jeszcze dostępu. Też jest nieco inny, tak więc jest różnic tych sporo. Jeszcze mamy tu podgląd na pieniążki, których też nie mamy. No dobra, więc idziemy. Na pola obsydianowe. Ty jesteś Hawkins, tak? Zostałem poinformowany, że mam cię przepuścić, więc twoja próba na zewnątrz. Że będzie na zewnątrz naszej bezpiecznej wioski, więc musisz tam się pilnować. No i dobra, teraz mamy dostęp do właśnie pól obsydianowych. Strzałeczkami na przyciskach kierunkowych możemy sobie przechodzić szybko, natomiast gałką analogową sobie tak po prostu przesuwamy. Dobra, udajmy się na pola obsydianowe. Na razie pozostałe części regionu są dla nas niedostępne, ale z czasem oczywiście będziemy dostęp do nich zyskiwać. Także tak. Region ten jest naprawdę niezwykle pusty, jest nieucywilizowany, jest dziki, tak więc tu sporo się dzieje. To jest nasza taka, nasz obóz, powiedzmy. Taka oaza bezpieczeństwa w tej dziczy. Twoją próbą będzie zapalić trzech gatunków Pokémonów: Bidoofa, Stalego i Shinxa. Jesteś gotowy, żeby zacząć? O, profesor, coś nie tak? A widzisz, kapitan Selene kazała mi pójść za tobą.
Powiedziała, że jestem w pełni odpowiedzialny za to, co się tutaj wydarzy z naszym nagłym gościem. No, co cała nasza kapitan. No ale nic. Ale jak w zasadzie może nam pan tutaj pomóc, profesorze? Szczerze mówiąc, moja kochana, nie mam zamiaru tutaj dgnąć palcem. Hawkins to ma sam w sobie talent, nie potrzebuje pomocy. Przejdzie ten test bez problemu. A więc tutaj cała ta odpowiedzialność tak naprawdę spoczywa jednak na mnie. No cóż, w każdym razie upewnię się, że nic Hawkinsowi się nie stanie. Zacznijmy próbę. No dobra, więc podążamy za naszą nową znajomą. Tymczasem tutaj mamy dostęp do paru ciekawych rzeczy. To na przykład mamy właśnie stół, w którym możemy wykonać pewne rzeczy. Tu możemy sobie odpocząć. Tutaj zaś mamy dostęp do właśnie przechowywania przedmiotów. Mamy tutaj aż 6 boksów na różnego rodzaju przedmioty. Jest i profesor Laventon, ale my idziemy za Akari. Chyba, że przekręciłem jej imię. Nie przekręciłem. Więc to jest Aspiration Hill. Czyli wzgórze aspiracji. Jakby te nazwy chyba nie są przypadkowe. Gatunki, które masz złapać, żyją w tym miejscu. Mamy koślawe modele mleczyków. Fajna też jest takie oświetlenie tego miejsca, takie nadające lekko animowany charakter temu wszystkiemu. Dobra, i ona coś mówi, a ja tego nie czytam, ale no to jest powiedzmy jeden z Pokémonów, które tutaj występują, które mam złapać, czyli bidów. Więc kluczem jest dobre wycelowanie, ale chyba w tym nie potrzebujesz mojej podpowiedzi. Więc oczywiście musimy podtrzymać ZL i zbliżyć się odpowiednio. Tak więc... bidów raczej ma spokojne usposobienie. Jednak raczej ucieka od ludzi, więc... Albo raczej nie ucieka od ludzi, więc raczej to będzie łatwe. Dobra, więc idziemy do Akari i zobaczmy. Dobra, więc powinienem złapać bidufa pokebolem. Dobra. Oczywiście lepiej się zakraść niż się nie zakraść. Dobra, przycelujemy, spróbujemy tak o. I złapmy bidufa. Czy to się nam uda? Aż oczywiście. Dobra, więc złapaliśmy go. Złapać bidufa, dobra robota. Dobra, czas znaleźć kolejnego Pokemona. Dobra, kolejny będzie dalej. I dostaliśmy jeszcze Spoiled Apricorn. Czyli jakby nadpsuty aprikorn, można tak to określić. Jest to przedmiot, albo może taki pusty aprikorn, może bardziej, czy wyjedzony, który jest w każdym razie pusty w środku. Uderzenie Pokemona może go trochę na jakiś czas unieruchomić i mamy tutaj otwarte działanie możliwe. Teraz zobaczmy też bidufa, poksa typu normalnego, na poziomie zaledwie drugim. No i w zasadzie, co więcej o tym Pokemonie, ma on ruch rollout, który... ogólnie ruchy też działają nieco inaczej w tej grze, bo ten atak uses roll damage. Znaczy, ruch ten wybieramy po prostu z tury na turę i później będzie zadawał coraz... chyba więcej, chociaż może i nie. Then becomes fixated on using this move. A, czyli po prostu jest jakby zablokowany. Coś mi się kojarzy, że on działa trochę inaczej niż klasycznie. No ale dobra. Co mamy dalej? Dalej mamy Starlego. A tutaj Starly. Ten tutaj maluch często też ucieka przestraszony. Stąd też to Starl, czyli Starling, czyli Starl to było jakby właśnie przestraszyć. Więc trzeba się, żeby się do niego zbliżyć, to trzeba się zakraść i z na przykład właśnie takiego miejsca. Więc teraz na przycisku B możemy właśnie się zakraść do dzikiego Pokemona, żeby nas po prostu nie zauważył. Dokładnie. Tak, X-em się przełączamy. Dobra, tutaj dodatkowo jeszcze mamy przedmiot, jakim jest Medical Leak. To jest też przedmiot, który może nam posłużyć do robienia różnego rodzaju rzeczy, a głównie medycznych, w tym m.in. potionów.
Dobra. Dobra, Stali się przestraszył. Dobra, bo źle przycelowałem. Dobra, nie widzę go przez te trawy, ale trafiłem. Dobra, więc mamy to. Dobra, nie grałem w Arkeusy, trzeba się nauczyć na nowo. Dobra, dobrze ci poszło, panie Starlego, więc pozostał ci jeszcze jeden Pokémon. Okej, ale zostało nam jeszcze coś innego, bo mamy tutaj drzewa, o których nam pewnie zaraz Akali coś powie. A zapomniałem o czymś użytecznego, co się mogę nauczyć. Więc możesz też rzucać Pokéball ze swoim partnerem. Tak jak mówiła nam kapitan, X-em możesz przełączać pomiędzy Pokébolami pustymi, a powiedzmy zajętymi. Ciągle to powtarza. No i na przykład użycie Pokémona na drzewie lub drzewie, czy na drzewie w sensie lub skale, warto to wykonać, bo wtedy twój Pokémon może zdobyć jagody czy inne przedmioty dla ciebie. Więc dobra, idziemy szukać Shinxa. Ale dobra, tymczasem ja rzucę faktycznie Pokébolem w drzewo. I możemy zdobyć Orenberry. I level dla któregoś z moich poksów. Dobra, Orenberry to z kolei jest przedmiot leczący, może policzyć o 20 HP, jak i również można go też rzucić Pokémonowi, żeby do niego go przyciągnąć. Mamy też starego, kolejnego nowego poksa, normalnie latającego. No i tutaj ten ma atak Ghost, czyli atak wiatrem. Drugie też mają kategorie fizyczne i specjalne, tak jak to było w grach poprzednich. I tutaj w zależności od tego, czy Pox jest lepszy w ataku, czy spec ataku, no to dany ruch będzie lepszy, więc na pewno stalego ten Ghost będzie mega słaby. Dobra, idziemy dalej. Akari, gdzie jest Shinx? Tam jest Shinx. No dobrze. Shinx z kolei jest agresywnym Pokémonem. Pewnie jesteś w stanie to stwierdzić po spojrzeniu na nim. Na niego mniej więcej. Dokładnie. Tak więc I can never tell. Trzeba się powiedzmy skupić na Pokémonie, wtedy można mniej więcej szacować. Kiedy agresywny Pokémon się zirytuje, to odbije każdy Pokéball, jaki w niego rzucisz. Więc możemy właśnie sprawdzać skupienie Pokémona w zależności od strzałeczek, tak? Czy są pomarańczowe, żółte czy zielone. Im wyższe, w sensie te strzałeczki i zielońszy symbol, tym łatwiej jest go złapać. Natomiast jeżeli jest X-ik, to nie ma szans. I trzeba wtedy podjąć walkę. Albo uciec i spróbować raz jeszcze, niezauważonym. A nie martw się, nauczę cię jak podejść i łapać agresywne Pokémony. Musisz po prostu z nimi zawalczyć. Kiedy będą pochłonięte walką, to wtedy można rzucić w nie Pokébolem. Więc no, teraz kiedy masz ze sobą kilka Pokémonów, to będzie ci łatwiej, czyż nie? Dobra. Użyj Pokébola jak się... Proszę też użyć Pokébola jak się zbliżysz. Ale pewnie inaczej będzie też w walce. Łatwiej też jest, albo żeby zacząć walkę z dzikim Pokémonem, po prostu trzeba rzucić w niego Pokémonem i tyle. Tak jak to zrobiliśmy z drzewem. Dobra, więc przejdźmy od razu tutaj do ofensywy. Dobra, bo Shinx już na nas leci, więc lecimy. Dobra, tak więc mamy walkę w rytmo Sino, ale w takiej trochę postarzonej wersji. Dobra, spróbujmy Tackle. Jak to zadziała? W miarę. Cios krytyczny. Dobra. Shinx nie atakuje, spogląda na glebę. I teraz tak, żeby użyć przedmiotu, możemy wejść w X-a i tutaj sobie użyć Pokébola. I teraz ZR-ką możemy użyć, albo ewentualnie możemy wziąć przedmioty i klasycznie też użyć w ten sposób. Zobaczmy, czy się złapie. Zabrałem mu tylko połowę HP, co prawda. Ale się złapał. Więc poszło bardzo gładko. Podszedłeś do Pokémona bez cienia strachu i złapałeś go. Naprawdę. Jesteś utalentowanym. Bardzo utalentowany. Dobra. Z taką osobą po naszej stronie myślę, że mamy szansę uzupełnić Pokédex. Wspaniale. Jestem ciekawa. Why on earth you? Dlaczego w ogóle spadłeś z nieba tak w ten sposób? Dobra, wracajmy i przekażmy informacje, tam dobre wieści profesorowi.
Dobrze, więc składamy nasz raport. Oho, więc widzę, że przeszedłeś test bez problemu. Tak jak mówiłem, gratuluję ci, Hawkins. To twój pierwszy krok w kierunku, powiedzmy, złapania każdego jednego Pokemona. Dobra, zróbmy zdjęcie pamiątkowe. No dobrze. Z twoimi umiejętnościami myślę, że przejdziemy wszystkie, powiedzmy, trudności. Dobra, więc teraz szybko zraportujmy to kapitan Celine. Czas wracać do Jublife. No i wracamy. Natomiast pytanie. Czy już od razu przejdziemy do raportowania, czy po prostu wrócimy do wioski? Dobra. Czas odesłać Pokémon, który zapałeś do tutaj zagrody w wiosce. Tam, bo ze sobą może być tylko 6 Pokémonów w polu, przynajmniej w teorii. Though we never had any monsters. Ale jak do tej pory nie mieliśmy nigdy nikogo tak utalentowanego. Dobrze, więc nie ma czasu tutaj na dyskusję. Szybko chodźmy zaraportować ukończenie zadania w właśnie siedzibie. Myślę, że kapitan Celine będzie zadowolona. Dobra, myślę, że raportem naszym kapitan zadowolimy w odcinku, moi drodzy, następnym, bo szybko ten czas leci, natomiast udało nam się ukończyć naszą pierwszą próbę, więc nie zginiemy w dziczy, pozwolą nam zostać we wiosce. Dobrze, przynajmniej tak myślę. Dobra, moi drodzy, natomiast jeśli chodzi o odcinek dzisiejszy, myślę, że to by było na tyle. Raport złożymy w odcinku następnym i zobaczymy, co dalej nas będzie czekać. Czy będziemy dalej tutaj mogli zostać, czy jakie, ogólnie jakie zadania będą na nas czekały i tak dalej. Tego dowiemy się w swoim czasie. Nie ma tutaj kręcenia się w kółko, a myślałem, że będzie. Dobra, dzisiaj w filmie to wszystko. Ja z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym. To cześć!